Szanowni Państwo, no to raz jeszcze brawa dla bohaterów tego spotkania! O, dziękujemy też, proszę Państwa, naszej młodzieży Akademia Piłkarska Ligi Suwałki. Serdecznie Wam dziękujemy. Na trybunach uśmiechnięci rodzice, dumni z tych młodych chłopców. My także jesteśmy z nich dumni, to przyszłość suwałki w Ligie. Największy wiatr robi w polu karnym i są siebie kiwa. Z nami trener gości, pan Jadłusz Piłka, dzień dobry. I trener gospodarzy, pan Kamil Laury, dzień dobry. Panowie, tradycyjnie poprosił o podsumowanie tego spotkania. Zaczynam oczywiście od trenera gości. Na pewno chcieliśmy dzisiaj powalczyć i pokusić się o jakąś zdobycz punktową. W jakimś stopniu wydaje mi się, że tą lekcję odrobiliśmy sprzed miesiąca z pucharów, ale na pewno nie ustrzegliśmy się błędów i uważam, że zwycięstwo w Igre jak najbardziej zasłużone, choć uważam, że na pewno wyglądaliśmy zdecydowanie lepiej niż miesiąc temu. Tak? Mieliśmy też swoje sytuacje. Fajnie by było, żebyśmy nawet była szansa, żeby się pokusić o jakąś tą bramkę, przynajmniej taką honorową. Mówię przy tych sytuacjach, co sobie Wigry stworzyły i nie wykorzystały, tak więc myślę, że wynik jak najbardziej adekwatny do tego, co się działo na boisku. Mówię, my za chwilę mamy już mecze z zespołami, które troszeczkę też mają inne cele i się na tym skupiamy. Chyba tyle. Dziękujemy bardzo, panie trenerze. Gratuluję dla swojego zespołu, bo zrealizował zadania. Wygrywamy. Pewno szkoda, że zmarnowaliśmy mnóstwo sytuacji, ale najważniejsze jest zwycięstwo. Przed nami jeszcze 4 kolejki. We wszystkich będziemy walczyć o zdobyć punktową pełną pulę. Najważniejsze, nie ma kontuzji. Troszeczkę Kozłowski gdzieś tam narzekał na przewodziciel, ale zasygnalizował, zmieniliśmy i o to właśnie chodzi. A takie mecze też trzeba wygrywać. My się bardzo cieszymy. Życzę dla trenera Irka Piwki, żeby zdobył jak największą liczbę punktów i spokojnego utrzymania w lidze. A nasz cel my sobie już jakiś założyliśmy i na pewno tym będziemy walczyć. Dziękuję. Kasuj go! Kurde! Tam można chodzić.